Tę bibliotekę należy uporządkować. Ile razy szukam jakiejś książki, tracę wiele czasu, by odnaleźć właśnie tę, po którą chcę sięgnąć. Tylko jak te książki uporządkować, aby to wyszukiwanie było prostsze? A może po prostu należy je ułożyć od najwyższej do najniższej? No wtedy moja biblioteka będzie się wspaniale prezentować. Muszę to jeszcze przemyśleć. W życiu codziennym bardzo często porównujemy różnego rodzaju obiekty. Mówimy na przykład, że jedna książka jest większa czy grubsza niż druga. Określamy pewną relację między tymi dwoma przedmiotami. Podobnie w świecie matematyki. Określamy relację między liczbami, mówiąc na przykład, że jedna jest większa niż druga, albo że 3 jest średnią arytmetyczną 1,5, czy między prostymi na płaszczyźnie, gdy mówimy o ich prostopadłości bądź równoległości. Przykłady, których tu użyłam, wskazywały na relacje między obiektami tego samego typu, należącymi do tego samego zbioru, i właśnie takimi relacjami się teraz zajmiemy. Warto jednak wspomnieć, że można definiować relacje między obiektami różnych zbiorów. Mogę na przykład zdefiniować relacje między zbiorem prostych na płaszczyźnie i zbiorem liczb rzeczywistych w ten sposób. Prosta L jest w relacji R z liczbą A, gdy współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy A. Relacje zwykle zapisujemy, wykorzystując duże litery R, S, T. I czytamy: L jest w relacji R z A. Czasem używamy także zapisu: para LA należy do relacji R, wskazując na to, że istotą relacji jest uporządkowanie par. L jest elementem pierwszego zbioru, zbioru prostych, zaś A elementem drugiego zbioru, zbioru liczb rzeczywistych. Wróćmy teraz do relacji określonych na jednym zbiorze. Jako przykład rozważmy zbiór 6 liczb naturalnych. Relacją, którą zbadamy, będzie relacja podzielności. Mówimy, że liczba m dzieli liczbę n wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba naturalna k taka, że n jest iloczynem k i m. Aby określić relację, potrzebuję rozważyć wszystkie możliwe pary A1, A2 złożone z elementów zbioru A. W tym celu narysowałam tabelę, którą będziemy teraz uzupełniać. Tabela ta przedstawia kwadrat kartezjański zbioru A, to jest zbiór uporządkowanych par, w których pierwszy i drugi element należą do zbioru A. Zacznijmy od pierwszego wiersza. Reprezentuje on podzielność liczb zbioru A przez liczbę 1. Wszystkie liczby naturalne są podzielne przez 1, więc w szczególności także wszystkie elementy zbioru A. Przejdźmy do drugiego wiersza. Teraz badamy podzielność przez 2. Przez 2 podzielne są wszystkie liczby parzyste, więc w naszym wypadku są to 2, 4 oraz 6. W pozostałych wierszach mamy coraz mniej elementów, ponieważ 3 dzieli tylko siebie i 6, a 4, 5 i 6 dzielą już tylko siebie. Relacja, którą określiliśmy, jest pewnym podzbiorem zbioru A kwadrat. Każdy podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów nazywamy relacją. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie podać sensowne warunki, które określają tę relację. Czy potrafisz na przykład powiedzieć, jaką relację przedstawia ta tabela? Jak widzisz, nie jest to takie proste. Wróćmy teraz do poprzedniego przykładu i spróbujmy przedstawić relację podzielności w postaci grafu. Jedynka jest w relacji ze wszystkimi elementami, dwójka tylko z 3, trójka z sobą i z 6, pozostałe liczby tylko z samymi sobą. Patrząc na tę relację z drugiej strony, z 6 w relacji są aż 4 elementy, z 4 3. Jedynka ma z kolei tylko jeden dzielnik, samą siebie.
możemy przedstawić tę relację jeszcze inaczej, po prostu wypisując jej elementy. Chyba przyznasz mi rację, że ten zapis jest jednak najmniej czytelny. Przyjrzyj się teraz następującej tabeli. Czy potrafisz odpowiedzieć, jakiej relacji ona odpowiada? Na przykład 3 jest w relacji z samą sobą, z 4, 5 i 6. Jeśli nie wiesz jeszcze, jaka to relacja, narysuję Ci ją w przypadku, gdy zbiorem, na którym jest ona określona, jest nie zbiór kilku liczb naturalnych, ale zbiór liczb rzeczywistych dodatnich. A czy teraz łatwiej? Do relacji tej należą wszystkie punkty, których rzędna jest nie mniejsza niż odcięta. Czyli jest to relacja nierówności w zbiorze liczb rzeczywistych. Relacja ta ma dużo ciekawych własności, dlatego omówimy ją bardziej szczegółowo. Wróćmy znów do naszego zbioru A, bo łatwiej będzie nam tu zauważyć pewne własności tej relacji. Jedną z najprostszych własności relacji jest zwrotność. Mówimy, że relacja jest zwrotna, kiedy każdy element zbioru jest w relacji z samym sobą. To znaczy, że wszystkie pary postaci AA należą do relacji. Jeśli spojrzymy na tabelę, zwrotność oznacza, że znaki X muszą być postawione wzdłuż przekątnej tabeli. Z kolei na diagramie oznacza to, że przy każdej liczbie musi się pojawić pętla skierowana w nią samą. Zauważmy, że rzeczywiście w przypadku dowolnej liczby rzeczywistej X prawdą jest, że X jest nie większe niż X. Kolejną ważną własnością relacji jest symetria. Relację nazywamy symetryczną, gdy kolejność elementów przy znaku relacji nie ma znaczenia. To znaczy, gdy elementy A i B są ze sobą w relacji, tylko wtedy, gdy są ze sobą także w relacji elementy B i A. Na diagramie strzałka idzie zarówno od elementu A do elementu B, jak i odwrotnie. W przypadku relacji nierówności, jedynymi parami, które spełniają tę własność, są elementy z przekątnej. Jeśli wybiorę parę różnych elementów, np. 2 i 4, to dwójka jest mniejsza bądź równa czwórce, ale nie jest odwrotnie. Czwórka nie jest mniejsza bądź równa dwójce. Aby relacja była symetryczna, jej tabela lub w ogólniejszym przypadku wykres musi być symetryczna względem przekątnej y równa się x. Nasza relacja nie jest więc symetryczna. Ma za to inną ważną własność. Jest antysymetryczna. Jeśli jakiś element A jest w relacji z elementem B i jednocześnie B jest w relacji z A, to te dwa elementy muszą być sobie równe. Inaczej mówiąc, w tabeli lub na wykresie relacji nie może być dwóch punktów położonych symetrycznie względem przekątnej poza samą przekątną. Jest to kluczowa własność relacji porządkujących. Zobacz, że rzeczywiście w zbiorze liczb rzeczywistych, jeśli zachodzi nierówność w obie strony między dwoma liczbami, to liczby te muszą być sobie równe. Omawiane do tej pory własności angażowały co najwyżej dwa elementy zbioru A. Tym razem będziemy potrzebować 3 elementów. Mówimy, że relacja jest przechodnia, gdy zachodzi wynikanie. Jeśli A jest w relacji z B, zaś B jest w relacji z C, to A jest w relacji z C. Skomplikowane? Zobaczmy to na przykładzie. W naszym zbiorze A są ze sobą w relacji elementy 2 i 4 oraz 4 i 5. Czy prawdą jest, że także 2 jest w relacji z 5? Oczywiście, że tak jest. Skoro liczba 2 jest nie większa od 4, a 4 nie większa od 5, to 2 nie jest większa od 5. Trudno podać graficzną interpretację tej własności, więc zaniechamy tego tym razem. 3 spośród omówionych przed chwilą własności, zwrotność, antysymetria i przechodniość,
określają nam relacje nazywane porządkami częściowymi. Dlaczego częściowymi? Otóż te trzy własności pozwalają nam porównywać tylko pewne elementy zbioru, na którym określiliśmy relacje. Jak to możliwe? Weźmy na przykład relację podzielności, o której mówiliśmy na początku. Jest to relacja zwrotna, antysymetryczna i przechodnia, czyli jest porządkiem częściowym. Ale nie jesteśmy w stanie porównać w sensie tej relacji elementów 2 i 5. Ani 2 nie jest w relacji z 5, ani 5 nie jest w relacji z 2. Rozważmy jeszcze jeden przykład. Rozważmy pewien zbiór X i wszystkie jego podzbiory. Określamy relacje na podzbiorach zbioru X w następujący sposób. Zbiór A jest w relacji ze zbiorem B wtedy i tylko wtedy, gdy A zawiera się w zbiorze B. Jest to standardowa relacja zawierania się, którą dobrze znasz. Zbadajmy jej własności. Bez trudu stwierdzisz, że jest to relacja zwrotna, bo przecież każdy zbiór jest swoim podzbiorem, skoro zawiera wszystkie swoje elementy. Po drugie, jest to relacja antysymetryczna. Jeśli zbiór A zawiera się w zbiorze B, zaś zbiór B zawiera się w zbiorze A, to znaczy nie ma elementów B, które nie należą do zbioru A, to te zbiory muszą być sobie równe. Własność przechodniości też łatwo pokazać. Skoro wszystkie elementy zbioru A mają należeć do zbioru B, zaś wszystkie elementy zbioru B do zbioru C, to elementy zbioru A, będąc elementami zbioru B, należą do zbioru C. Rzeczywiście, relacja ta jest relacją częściowego porządku. Na czym więc polega częściowość tego porządku? Otóż istnieją zbiory, które w sensie tej relacji są nieporównywalne. Co to oznacza? To znaczy, że istnieją takie zbiory, o których nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy są one ze sobą w relacji. To znaczy, istnieją zbiory A i B takie, że ani B nie zawiera się w A, ani A nie zawiera się w B. Czy potrafisz wyobrazić sobie takie dwa zbiory? No i po co mi taki porządek częściowy? Można się w nim jeszcze bardziej pogubić. Ja potrzebuję takiego porządku, w którym będę mógł porównać ze sobą wszystkie elementy. Przecież jeśli wezmę dwie książki, to jestem o nich w stanie powiedzieć, że ta jest wyższa, a ta niższa. Ta grubsza, ta chudsza, ta zawiera wiele mądrości, a ta... O, to ty jeszcze nie czytałem. Przepraszam. Aby usunąć ten problem, wystarczy zażądać od relacji, by była ona zupełna. Co to oznacza? Oznacza to, że każde dwa elementy rozważonego zbioru A, B są ze sobą w relacji. To jest A jest w relacji z B lub B jest w relacji z A. Przyjrzyjmy się jeszcze raz naszej tabeli. Zupełność relacji w tabeli oznacza, że dla każdych dwóch elementów położonych symetrycznie względem przekątnej, któryś z nich musi należeć do relacji. Relacja częściowego porządku, która jest zupełna, nazywana jest relacją całkowitego lub liniowego porządku. Relacją taką jest relacja nierówności liczb w zbiorze liczb rzeczywistych. Jesteśmy przecież w stanie porównać dowolne dwie liczby. Poznaliście już wiele własności relacji. Także ten podzbiór płaszczyzny oznaczony literą T jest relacją. A czy jesteś w stanie powiedzieć, czy relacja ta jest zwrotna, symetryczna, antysymetryczna czy zupełna? Podpowiem Ci tylko, że na wykresie rolę przekątnej z tabeli pełni prosta y równa się x. Relacje są bardzo ciekawym zagadnieniem do badania. Specyficznym rodzajem relacji są funkcje. Inną ważną klasę stanowią relacje równoważności. Relacje zwrotne, symetryczne i przechodnie.
wśród których można wymienić relacje równości liczb, równoliczności zbiorów czy podobieństwo trójkątów. To proste. Jest to relacja zwrotna, ponieważ zawiera prostą y równa się x. Jest też antysymetryczna, ponieważ oprócz prostej y równa się x nie ma punktów, które byłyby symetryczne względem tej prostej. Ale przede wszystkim jest też zupełna. Jednak dla pewności sprawdźmy też przechodniość. Tu się zgadza, tu się zgadza. Chociaż właściwie, jeśli byłaby to nawet relacja całkowitego porządku, to jak miałbym poprzestawiać te książki zgodnie z tym porządkiem? Nie. Ja wolę jednak porządek leksykograficzny. No taki jak w słownikach. Zresztą przecież jest on też porządkiem liniowym. Zgodnie z nim porównuję najpierw ze sobą pierwsze litery nazwisk autorów, potem drugie, trzecie, czwarte. Jeśli mają następne, to i kolejne. Piąte, szóste, siódme, ósme. Tak dalej. To działa.